było spokojnie aż do dzisiaj. Nie mówiliśmy wam o tym, ale mamy takie założenie, żeby wydawać. Myśleliśmy, że będą instalować. W takich sytuacjach jak dzisiaj jest to po prostu jogurt w całkiem dobrej cenie, 27,50 lir. Najdroższe nasze zakupy w Turcji wydaliśmy. Kurbaśka na Erdoğan! Cześć, ostatnio skończyliśmy na plaży Patara i witamy was dzisiaj z plaży Patara. Tak, nic się nie zmieniło, cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, ponieważ jest tu cicho, spokojnie, pięknie i nic nam tu więcej do szczęścia nie potrzeba. No miejscówka jest super, mamy po prostu cały widok przed oczami. Po południu przyjeżdża trochę lokalsów, no i zaobserwowaliśmy taką właśnie ich tradycję, że przyjeżdżają tu sobie na piwko, posiedzieć, pogadać, śpiewają, słuchają muzyki, no a później stąd znikają i zostajemy sami. Było spokojnie aż do dzisiaj. Zobaczcie, co nam postawili. Zaczynam się bać o moje auto. Monia, co tam się dzieje? Nie wiem. Ustanawiałem jakiś słup, jakiś panel słoneczny. Nie wiem w ogóle, co to jest. Najpierw się zapytał, czy mogę odjechać. Później zacząłem wszystko składać, a on do mnie mówi, nie, że mogę tutaj zostać. Tu jest dźwig, a tu nasz ciapek. Bo oni tu jakąś wieżę stawiają. Coś tam zaczęło spadać. Nie wiem, jak on tutaj będzie manewrował między tymi drzewami. Bo nie, ja chyba odjeżdżam. No tylko teraz nie masz którędy. Wszystko zostawiamy. Właśnie. A, on pewnie... A, okej, wiem, co on zrobi. Słuchajcie, podniesie to do góry, a ciężarówką odjedzie. I wtedy postawią to na ten... Aha. Na te śruby, co tam wystają. Mhm. A, widzisz? Nie, to chyba jesteśmy bezpieczni, Monia. Myśleliśmy, że będą instalować nam wodę, ale to chyba nie będzie woda. No i z takiej pięknej miejscówki zrobił się plac budowy. Dobrze, że użyliśmy tutaj parę dni w ciszy i spokoju. Rozmawiałem z chłopakiem, powiedział, że to jest kamera. Żeby mogli tu obserwować plażę, bo nie można tutaj po godzinie 20 wjeżdżać, a czasami niektórzy wchodzą. Oj. Zasilana panelami słonecznymi. Będzie miejscówka pod obserwacją. Niestety. Kamerka stoi, także ciapek bezpieczny. Nie, Moni? Na szczęście my użyliśmy tu tego pobytu bez kamery. Nie podglądali nas, jak tu spędzamy nasze cudowne chwile. Nie było Big Brothera. No ale pamiętajcie, że jak ktoś z was tutaj przyjedzie, to już będzie filmowany. Już nie będzie można biegać na golasa po lesie. Monika, no przestań zdradzać nasze intymne rzeczy, no przestań. Słuchajcie, my już powoli się stąd zbieramy, bo ja już muszę trochę do cywilizacji. Jak widzicie, wyglądam jak Robinson Crusoe. Włosy po prostu, broda, no masakra. Trzeba będzie odwiedzić fryzjera. Musimy też zrobić zakupy, no bo byliśmy kompletnie nieprzygotowani na to, że zostaniemy tutaj tak długo. Ale na dobre nam to wyszło, bo wypróżniliśmy prawie wszystkie nasze zapasy przez te kilka dni. No i okazało się, że cały czas mamy co jeść. No, także nasz mózg zaczął fajnie kreować różne dania, o których całkiem zapomnieliśmy. No i wyszło na to, że nasz tygodniowy budżet jeszcze jest nietknięty. A zostało nam jeszcze z poprzedniego tygodnia, bo nie mówiliśmy wam o tym, ale mamy takie założenie, żeby wydawać około 3000 lir tygodniowo. Na razie super nam się to udaje, ponieważ z ostatniego tygodnia zostało nam 1200 lir. Na pewno wydamy więcej, jak trzeba będzie tankować, ale mamy nadwyżkę w naszym budżecie. Nie ma dziury budżetowej na razie. Nie, dziury nie, bo z tego tygodnia mamy jeszcze 3000, ale dziś pojedziemy na zakupy, więc pewnie trochę popłyniemy. Po drodze jeszcze musimy znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli wodę zatankować, Monika. Ale ja już chyba wiem, gdzie jest takie miejsce. Jak
Widzieliście w ostatnim odcinku, jedną noc spędziliśmy na dole w mieście Patara, zanim pojechaliśmy tam na tą plażę. No i skorzystałem z okazji, ponieważ mieszkali tam Turcy w kamperach i zapytałem się, skąd biorą wodę. Powiedzieli mi, że naprzeciwko parkingu są budynki i gdzieś tam jest kran. Mam nadzieję, że znajdę ten kranik, bo już byśmy mieli następny problem z głowy. Po prawej stronie jest parking, na którym spaliśmy. To gdzieś tu po lewej powinno być gdzieś jakieś ujęcie wody. Jest, wiem, widzę, ale mamy z prawej strony wlew wody. Także ja sobie tutaj wykręcę. Mam nadzieję, że nam przewód starczy. Jak myślisz, Mania, starczy? Jest tu kran. Jak widzicie, fajnie, że można końcówkę przykręcić. To jest super sprawa. Teraz zmieniamy rozmiar. I ta już będzie pasowała sama. Ale czad, już dawno tak nie tankowałem w Turcji wody. Patrz, na styk prawy. Jak widzicie, przewód nasz mamy podzielony na dwie części. Czasami nie potrzeba aż takiego długiego, żeby tankować wodę, ale w takich sytuacjach jak dzisiaj jest to po prostu super sprawa. A podzieliliśmy go na dwie części, ponieważ jeżdżąc po Europie, jak na przykład w Hiszpanii, kranik mamy zazwyczaj bardzo blisko, więc rozwijać i zwijać taki długi przewód jest dosyć uciążliwe, a tak tylko taką połóweczkę to już szybciutko. Wszystkie informacje uzyskałem tam właśnie od tych panów, którzy cały czas są w tym samym miejscu, którzy prawdopodobnie tu mieszkają. Woda do picia już też napełniona, cały czas używamy ten sam zbiornik. Zbiornik ma cały czas ten sam filtr. 3 lata już prawie minęło i jeszcze go nie wymienialiśmy i działa. Tragedia się stała. Łamałem znaczek naszej gwiazdy. Wiecie jak? O tak było. Tutaj ten znaczek tak zawsze wystaje. Dla mnie to jest bez sensu zrobione. No i te drzwi mi się zamknęły. Jakoś o tak i nie wiem, te jakieś uderzyły i pękło. Samo się zrobiło. To nie moja wina. A tego nie kupujemy, bo nie mamy choinki. Ładnie, świeżutkie, nie? Tak. Podświeżone. Tylko nie wiem, który. Ten chyba tłuściejszy, tak, 4%. Jogurt w całkiem dobrej cenie, 27,50 lir. Co ty tam, Monika, wzięłaś? Sery. Wygląda jak flaki. No, ten jest taki... Zobacz, sami. Coś jak korbaczyki. To jest taki, już go jedliśmy, bardzo dobry. Po jakieś, nie wiem, 70 parę lirów, także są w promocji. Także luz. Uwielbiam te herbatniki, 16,75. Właśnie, szukam tuńczyka i nie mogę znaleźć, ale już znalazłem. Nie wiem, który jest w oleju, a który nie jest. Ale jak tu pisze omega 3, to chyba jest w oleju. Dobra, wezmę jeden taki, jeden taki. Po 69,75. To ostatnio odkryliśmy. Grillowana cukinia. Po prostu przepyszna. Fajną ma też cenę. Tutaj z tych rzeczy to nic nie potrzebujemy. A ty, Monia, co masz? To jest takie, jak jedliśmy w tej knajpie. A, to było dobre. Jeszcze jest hummus też. O, to hummus mi weź, proszę. Dwie oddzielnie. Nie, to razem jest. No, ale możesz sobie połówkę otworzyć, a potem drugą połówkę. To kiedy on jest? Do 6 maja 2024. Jest jakaś szakszuka. Taki fajny bakłażan z pomidorami. Do jajecznicy ekstra. Hummus. Znalazłam dekorację do naszego vana, coś takiego bardzo minimalistycznego, ale nastrój świąteczny musi być.
Postanowiliśmy znaleźć miejscówkę w miasteczku po drodze, bo nie chcieliśmy przejechać tej całej pięknej trasy, która jest nad morzem po nocy. No i teren jest tak górzysty, że po prostu, no, tak wygląda nasz van po tej przejażdżce. Kiedy w końcu znaleźliśmy, wydawałoby się fajne miejsce, to włączył się jakiś wentylator i po prostu tak buczy, że chyba będziemy musieli dalej szukać. Najdroższe nasze zakupy w Turcji wydaliśmy 2400 lir. No, trochę sporo, ale kupiliśmy dużo tych rzeczy na zapas. Stwierdziliśmy, że kupując w tych małych sklepikach, gdzie nie ma cen, a oni tak sobie liczą podwójnie za niektóre rzeczy, więc pewne rzeczy lepiej kupić właśnie w markecie na zapas i później stojąc na dziko. Nie, no ale niektóre produkty to już mamy takie świąteczne, na przykład tu oliwki, tu jakieś ciasto. Bakłażan marynowany, to jest przepyszna rzecz. Dużo wędliny, no trochę mięsa. No sporo rzeczy, sporo. Dobra, Monia, trzeba to zapakować do naszych schoweczków i będziemy myśleli, co dalej. Dokładnie. Chyba jest jakaś klimatyzacja i to tak właśnie buczy. Taki mamy widok piękny na zatokę i miasto, ale nie wiemy, czy tu zostaniemy, czy nie. Chałupa ogarnięta, zakupy spakowane. Paweł musi się doprowadzić dzisiaj do porządku. Mamy worki jeszcze o zapakowanie jabłkowe. Mięty, bo zielone. Jutro wam wszystko pokażemy. Jak okolica wygląda, no i przejedziemy się tą cudowną trasą. No, zobaczymy, jak ona tam się prezentuje. W ciągu dnia. Witajcie w kolejnym dniu. Nocka o dziwo była cicha i spokojna, mimo tego buczącego wentylatora, który za bardzo nam nie przeszkadzał. Nie wiem, czy byliśmy tak zmęczeni, czy po prostu nasz van jest tak wyciszony. No nie było go tak za bardzo słychać. Nasz van tak jest wyciszony, no my wiedzieliśmy, co robimy. A jesteśmy w miejscowości Kalkan, w której graniczy z cudem niemalże, żeby znaleźć takie poziome miejsce. Bo jak widzicie, całe miasto schodzi tak pionowo z gór do morza, do zatoki. Drogi są bardzo strome i po prostu wczoraj to była jazda bez trzymanki. Krótko zabezpieczamy już naszego vana, żeby tam nam nic nie wyleciało. Monika, pamiętaj o szafie, bo ostatnio zapomniałaś, mieliśmy sporo sprzątania. Tak, będziemy jechali wzdłuż wybrzeża tą trasą, którą wczoraj zaczęliśmy w stronę Antalii. No, pogoda jest jaka jest. No. Trochę przebłyskuje słońce, no ale ogólnie jest pochmurno, ale zawsze lepsze to niż po ciemku. Dokładnie. Po ciemku nic nie było widać, a dzisiaj może popodziwiamy te widoki. Koszyk z warzywami, z owocami w sumie, taki ciężki, że ledwo go dźwigam po tych wczorajszych zakupach. Gdzie ci się tam gra, Molisz? No i szafa. Mamy taki sposób na zabezpieczenie szafy. Tara! Poduszki. No tak, ale mamy tu też takie paseczki. O. Tak, jest takie, a właśnie, bo tak myślę. No i to właśnie zapominasz o tym. To ja tu tyle wycinałem ze skóry, takie zabezpieczenia, to o tym zapominasz. To jest właśnie minus rozsuwanych drzwi. Mało zajmują miejsca, no bo nie trzeba ich otwierać, tylko się fajnie rozsuwają, ale też fajnie się rozsuwają podczas jazdy niestety. Jak cieplutko, 21,5 stopnia mi pokazuje temperatura, ale ja mam tylko jedną nadzieję, że ta droga będzie wyglądała mniej strasznie niż wyglądała w nocy. Ruszamy. Wiecie, co jest najgorsze w podjeżdżaniu pod takie góry? Te zakręty. Jakie 180 stopni, trzeba się tak łamać. Okej. Czasami się zdarza tak, że podczas jazdy słyszymy, że coś nagle spadło, więc lepiej to od razu sprawdzić. Moje butelki z wodą. Zobaczcie, jak już wysoko jesteśmy. Ale można jeszcze wyżej.
Nie było tak źle, jak się tego spodziewałem, ale jechaliśmy trochę od drugiej strony, takiej bardziej płaskiej. A ogólnie poszło sprawnie. Kaputas playa! Ależ ta woda ma tu kolor, nie? No, ale cudo. Przepiękne. No, robi wrażenie ta trasa, naprawdę. Cudownie. Zrobiliśmy sobie przerwę na lunch. Jesteśmy w mieście Kasz. Najlepsze miejsce podobno do nurkowania w całej Turcji. Bardzo dużo wraków pod wodą i chłopaki, co nurkują, muszą tu przyjechać. Ja nie nurkuję i jestem tu tylko przejazdem. I jem słodkości. A ja nawet nie mam apetytu. Jakiś, nie wiem, mam kryzys zwiedzania. Jesteśmy pod amfiteatrem, ale po prostu już te ruiny rzymskich pozostałości mnie przytłaczają trochę. Wszędzie jest to samo, wszędzie kurorty, ruiny, ruiny, kurorty. Nie wiem, to chyba taki przedświąteczny kryzys. Tęsknota za rodziną. No cóż, chyba trzeba będzie jakieś zrobić świąteczne porządki w wannie, coś ugotować może. Poczujemy ten klimat. Wyjechaliśmy z Kasz, jedziemy trochę takimi bocznymi drogami, no ale tu mamy bitwę. O, chyba się rozstrzygnęła. Nie, oj, będzie jeszcze coś. Nie mogę mu im przerywać chyba, bo to o samiczki walczą, no to się nie przerywa takich momentów. Przepraszam, ale ja muszę jechać dalej. No, zawzięte bestie. Halo, czy ja mogę was przeprosić na chwilkę? Och, oj, oj, oj. Jak to się mówi, strasznie notowe. Dobra, już chłopaki. Mogę was ominąć? Hej. Ben is Mustafa, merhabalar. Merhaba. Alman? Paweł, no, Polonia. 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 Ya yukarıda benim körpe M var, Elgeses yukarıda. Yer var mıdır içinde? M'leri, Elgeses. M yukarıda. Karda. Şurada yukarıda. Şurada yukarıda, M. M. Yavrucuklar var, öyle Elgeses. Olur mu? Mam dwa szczeniaki. Zwrócimy ci to z góry. No, teşekkürler. Ben teşekkürler. Teşekkürler. Yer yok yani. Yer yok. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok güzel. Çok güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Strong. Ya, co to? Ha? Ya, portakal vardı bir. Size verelim böyle şey. Bismillah. Güzel. İlaç yok. İlacı yok. Orant. Ha, orant. Orant. Oras? Teşekkürler. Ben teşekkürler. Güzel oldu. Taką pogawędkę w końcu sobie z Turkiem ucięliśmy, bo powiem wam szczerze, że ciężko tutaj nawiązać jakąś interakcję z tymi ludźmi. Nie wiem, czy to przy wybrzeżu tak jest. A pan chciał nam dać szczeniaki. Miał dwa szczeniaki do oddania. W końcu tam się dogadaliśmy, jakoś przetłumaczyłem i... No i okazało się, że ma pieski do oddania. Ale tutaj jest stromo, wąsko. Ale fajnie było sobie porozmawiać.
W razie nie jesteśmy gotowi na szczeniaczki, także no jedziemy dalej. Nie skorzystaliśmy z zaproszenia. Podobno jakby nas zaprosił na kawę, to się nie odmawia. Znaczy na herbatę. Ale nie powiedział, że nas zaprasza na czaj. No to jedziemy dalej. Ejka w kolejnym dniu. Witajcie. Dojechaliśmy na nową miejscówkę koło miejscowości Demre nad morzem, na plaży. Także kryzys trochę nam przeszedł, no ale musieliśmy ominąć takie to niedostępne wybrzeże. Odjechaliśmy trochę dalej. No i jeszcze nieoczekiwanie spotkaliśmy naszych widzów. No, spadli nam jak z nieba. Rozmawialiśmy o tym, żebyśmy już chcieli z kimś porozmawiać, także Witek, Róża, pozdrawiamy. Dzięki za wczorajszy wieczorek. Wy już całkowicie poprawiliście nam humor. No, a my jemy śniadanie. Testujemy tureckie sery. Oprócz tego białego, którym się już zajadamy, mamy teraz jeszcze jakieś żółte. To jest kaszar peyniri. Peyniri to jest ser, czyli jakiś taki cheddar, kaszar. A tu jest cecil. Tak, takie nitki. Tak, takie nitki. Podobne jest to do takich korbaczyków słowackich. Bardzo dobry ten jest. Pawłowi już ślinka cieknie. No i oczywiście sałata. Sałata turecka jest przepyszna. Jest tak chrupiąca, że no po prostu rozpływa się w ustach. Pomidory, papryczka. Monia, mów mi tak jeszcze. Ja już kończę to nagrywanko. Zrobiłam pyszny sos sosem z granatów. I z miodem. Naprawdę? I z oliwą z oliwek. I z octem jabłkowym. Nie. Tak jak już wam mówiliśmy, stoimy tutaj ze super ekipą z Polski i przygotowujemy kolację. Będzie dzisiaj ognisko. Włóczyki mają super Mercedesa na wyginięciu, 2,9 litra, dieselek, kurczę, zadbany, słuchajcie, igła. Ojejku, nawet nie wiecie, jak bardzo tęskniliśmy, żeby się z kimś spotkać, porozmawiać po polsku, spędzić razem trochę czasu, a jednak taka samotność daje się we znaki, szczególnie ten okres przed świętami, taki jest trochę nostalgiczny, także dobrze jest z kimś się spotkać, widzę, że już Róża podaje do stolika, że uciekam na kolację. Rozleniwiliśmy się trochę na tej super miejscówce, no bo i pogoda nas rozpieszcza, no w grudniu mieć takie temperatury i takie słoneczko, to po prostu... No i wspaniali sąsiedzi, codziennie ognisko, także... Spełnienie najskrytszych marzeń. Nic nam więcej nie potrzeba. Ale oprócz błękitnego nieba. No ale powoli już musimy się zabierać za porządki przedświąteczne, przygotowania do świąt. Dajcie znać w komentarzach, jak wasze przygotowania przebiegają. Zapraszamy was w niedzielę na 9 rano na świąteczny odcinek. Zobaczymy, czy uda nam się kupić produkty na nasz stół wigilijny. Jak nam pójdzie sprzątanie naszego ciapka. No i co uda nam się ugotować na te święta. No mam nadzieję, że coś dobrego. No ja też. Bądźcie z nami, niedziela o 9 rano tym razem. Tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Kto nas jeszcze nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. A jakby ktoś chciał nas wesprzeć, to mamy profil na Patronite, także również zapraszamy. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej!